Partnerami tego odcinka są Akademia Progress. Kursy online w obszarze zarządzania jakością oraz optymalizacji procesów. Promotion V. Tworzymy i prowadzimy Twój firmowy kanał na YouTube. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby być na bieżąco z jego treściami. Linki do partnerów odcinka, naszych szkoleń oraz usług dostępne w opisie wideo. Cześć, witam Cię w naszym kolejnym wideo, z tej strony Daniel Lampard i dziś porozmawiamy sobie o niezwykle ważnym i ciekawym temacie, a mianowicie o niezgodnościach. Dlaczego właśnie ten temat wybrałem na dzisiejszy odcinek? Ponieważ niezgodności to obszar, który... Bardzo często jest źle prowadzony, lub pozostaje do niego wiele wątpliwości, czy my go realizujemy właściwie. Natomiast jest to jeden z obszarów, który tak naprawdę może dać największą wartość i wbrew pozorom pozwolić nam bardzo rozwijać nasz system oraz nasze procesy. Mając okazję audytować prawie setkę firm rocznie. Bardzo często widzę, jakie dobre praktyki, ale też jakie błędy popełniają organizacje specjaliści od jakości w zakresie właśnie obszaru nadzoru nad niezgodnościami. Dlatego też powiemy sobie dzisiaj, czym są niezgodności, jak możemy je identyfikować, czy ISO 9001 oraz system zarządzania jakością wymaga od nas udokumentowanej procedury nadzoru nad niezgodnościami oraz jakie są dobre praktyki w zakresie tego obszaru. Natomiast zanim oczywiście przejdziemy do samej merytoryki tego wideo, to jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, a interesują Cię treści związane z procesami, optymalizacją procesów, zarządzaniem jakością, normami ISO. To jest to właśnie dobry moment, aby to teraz zrobić. Przejdźmy zatem do samej tematyki dzisiejszego odcinka. Możemy zastanowić się, tak naprawdę, czy proces nadzoru nad niezgodnościami to odrębny proces w systemie zarządzania jakością. Ja oczywiście uważam, że tak. Ponieważ według mnie jest to jeden z najważniejszych procesów, które powinny być ustanowione w naszym systemie zarządzania jakością. Dlaczego najważniejszych? Ponieważ wbrew pozorom jest to proces, który może nam dać bardzo dużo wartości, choć przez wielu kojarzony z czymś negatywnym. No bo, oczywiście, niezgodności, coś co nie zgadza się z przyjętymi kryteriami, coś co, jest, ma, coś, co ma negatywny oddźwięk. Natomiast. Skuteczny proces nadzoru nad niezgodnościami to również bardzo ważny element szansy rozwoju i doskonalenia dla naszego procesu oraz systemu. Punkt 8.7 w normie ISO 9001 to jest właśnie ten punkt, który mówi nam o tak zwanych wynikach niezgodnych. Musimy sobie określić tą terminologię, ponieważ wynik niezgodny to nie tylko wyrób, jaki może powstać. W naszym systemie, w naszym procesie, jako niezgodność, ale może to być też niezgodność systemowa, niezgodność procesowa, niezgodność wynikająca z operacji realizowanych w danym procesie, ale też może być to właśnie wyrób lub usługa. Dlatego, jako niezgodność systemową, powinniśmy określić coś bardzo szeroko. To może być założono wyrób, usługa, część procesu, część operacji, lub też cały proces. Pytaniem jest to, czy mając wdrożony system zarządzania jakością według normy ISO 9001, ja mam obowiązek dokumentować procedurę identyfikacji oraz nadzoru nad niezgodnościami? Odpowiedź brzmi: oczywiście, nie. Natomiast pamiętajmy o tym, że wdrażając i optymalizując systemy zarządzania jakością, nie powinniśmy się opierać wyłącznie na wymogu normy, czy coś trzeba dokumentować, czy nie trzeba. Uważam, że procedura nadzoru nad niezgodnościami jest jedną z najbardziej wartościowych w całym systemie, ponieważ daje nam kryterium do realizacji tego niezwykle ważnego procesu. Czego powinna dotyczyć? Taka procedura, jeżeli już się zdecydujemy ją udokumentować. Na pewno powinna określać na początku, co w ogóle w naszej organizacji jest lub może być niezgodnością, jakie sytuacje powinny być identyfikowane jako potencjalne niezgodności, a następnie kto decyduje o tym, że dany potencjał, dane ryzyko staje się niezgodnością. Nie powinniśmy tej odpowiedzialności zrzucać na użytkownika. Na osobę realizującą dany proces, ponieważ bardzo często osoba, która jest realizatorem danego procesu, może nie do końca wiedzieć, lub nie mieć na tyle kompetencji systemowych, aby zdecydować, czy coś jest niezgodnością, czy nie jest. Oczywiście, bardzo duża część osób, jeżeli chodzi o niezgodności dotyczące wyrobu, dotyczące usługi, będzie w stanie to stwierdzić. Natomiast Powinna to być odpowiedzialność, która będzie leżeć po stronie właściciela procesu nadzoru nad niezgodnościami, lub decyzję o tym, czy coś jest niezgodnością, czy nie, powinniśmy podejmować w szerszym gronie niż tylko jednoosobowo. Procedura nadzoru nad niezgodnościami powinna też określać cały tryb postępowania, czyli co się następnie dzieje z potencjalnym wynikiem niezgodnym, jak jest identyfikowany, ale też zabezpieczany, przed tak zwanym niezamierzonym użyciem. Ponieważ właśnie punkt 8.7 normy ISO 9001 mówi nam o tym, że powinniśmy niezgodności zidentyfikować oraz zabezpieczyć. Po co? Aby nie stały się kolejnymi następstwami niezgodności w kolejnych operacjach czy też procesach. I tak naprawdę po to ten punkt powstał, Abyśmy mieli nadzór nad nie tylko wynikiem, ale potencjałem niezgodności, ponieważ, tak jak sobie powiedzieliśmy, my w dalszym etapie zdecydujemy, że coś jest lub nie jest niezgodnością. Natomiast, jeżeli my już zatrzymujemy, identyfikujemy tę niezgodność, oznaczamy ją i wstrzymujemy do dalszego procesowania, my się prewencyjnie zabezpieczamy przed kolejnymi konsekwencjami, które mogłyby powstać na kolejnych etapach procesu, a nawet u klienta. Dlatego tak ważne jest określenie, w jaki sposób w naszej organizacji my zabezpieczamy ten wynik niezgodny przed właśnie tym niezamierzonym kolejnym użyciem. Bardzo ważne jest to, aby właśnie przyjąć ten proces oznaczania wyniku niezgodnego. I jeżeli jeszcze mamy konkretny fizyczny wyrób, no to tutaj mamy tą łatwość, że taki wyrób możemy oznaczyć etykietą, możemy go opisać, możemy go przenieść do. Konkretnie oznaczonej strefy. Natomiast co zrobić, jeżeli mamy usługę lub jeżeli mamy na przykład niezgodność procesową, czyli czynność jest niezgodnością? W takim wypadku również powinniśmy określić, w jaki sposób daną operację, dany proces, daną usługę oznaczamy. Może to być Raport w formie dokumentu. Może to być forma zgłoszenia, przykładowo zgłoszenia w jakimś systemie rozwiązania, na przykład IT. Może to być zgłoszenie w jakimś określonym Excelu, w określonym formularzu, a nawet w formie raportu elektronicznego lub dokumentowego. Tak, abyśmy mieli konkretnie zidentyfikowane, w jaki sposób nasza procedura, nasz system, nasz standard postępowania mówi o oznaczaniu. Pamiętajmy o tym, że jeżeli chcemy skutecznie oznaczać wyniki niezgodne, powinno to być ustandaryzowane dla całej organizacji, ale też powinno być to odpowiednio komunikowane na poszczególne szczeble. Dlatego warto w przypadku wyników niezgodnych dotyczących usług, dotyczących procesu określić to w taki sposób, aby taki wynik niezgodny był komunikowany na odpowiednie, komunikowany na odpowiednie szczeble. Był komunikowany do osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji, ale również do osób, które powinny dowiedzieć się o tym, że dany proces zostaje wstrzymany lub dany proces przez jakąś chwilę nie będzie funkcjonował lub że dana usługa musi zostać wstrzymana i nie zostanie na przykład na czas zrealizowana dla klienta. Dlatego też bardzo dobrym, dobrą praktyką jest tutaj opieranie się o rozwiązania. Które są automatyczne. Mogą to być oczywiście aplikacje różnego rodzaju rozwiązania IT, ale mogą to być też wspólnie używane choćby matryce w Excelu, na wspólnych dyskach, na wspólnych zasobach sieciowych. Czyli coś, co pozwoli nam, określając daną niezgodność, zakomunikować jej ją do szerszego grona. Jest to bardzo ważny element nadzoru nad niezgodnościami, ponieważ takie rozwiązania IT, czy choćby wspólne matryce, Mogą od razu pomóc nam w szerokiej komunikacji i nie pozostawać tej informacji tylko u osoby identyfikującej znów potencjał o niezgodności, ale jeszcze nie wiemy, czy coś będzie na pewno niezgodnością. Czyli wiemy już, co powinniśmy zrobić, jeżeli wykryjemy potencjalną niezgodność, na pewno ją oznaczyć. To, w jaki sposób to robić w zakresie wyrobu, usługi, procesu, powinniśmy. Określić, ustandaryzować na poziomie naszej organizacji. Powinniśmy też określić w takiej procedurze nadzoru nad niezgodnościami, kto jako minimum powinien zostać poinformowany. Na przykład powinna to być osoba, która jest odpowiedzialna za proces nadzoru nad niezgodnościami, ale na przykład powinien to być też zawsze właściciel procesu, w którym wykrywamy taką niezgodność, aby jako minimum te dwie osoby już posiadały wiedzę o potencjalnej niezgodności, a w związku z tym. Na przykład o braku ciągłości działania danego procesu, danej usługi lub danego wyrobu. Ważne jest też określenie źródeł informacji. Pamiętajmy, że źródłem informacji o niezgodnościach nie będzie tylko osoba, która taka, taką niezgodność identyfikuje. Mamy znacznie więcej źródeł. To może być zgłoszenie również w innym procesie. To może być reklamacja klienta, to może być reklamacja do dostawcy, to może być wynik audytu wewnętrznego lub zewnętrznego. To może być niezgodność w wyniku przeglądu dokumentacji, przeglądu systemu, przeglądu procesu. Jak widzisz, tych źródeł niezgodności może być wiele. Warto też sobie udokumentować, jeżeli decydujemy się na stworzenie takiej procedury nadzoru nad niezgodnościami. Jakie w naszej firmie, w naszej organizacji przyjmujemy źródła, i również badać sobie to, z jakich źródeł tak, naj, tak naprawdę najczęściej docierają do nas informacje o niezgodnościach. Jeżeli chodzi o nadzór nad samymi niezgodnościami, tutaj świetnie sprawdza się narzędzie, jakim jest kapa plan, matryca, która pozwala nam skutecznie nadzorować kolejne etapy. Zarządzania niezgodnością. Oczywiście taki kapa plan powinien być też dostosowany do odpowiedniej firmy, do odpowiedniej branży, do odpowiednich wymagań, ponieważ nie ma jednego właściwego kapa planu, odpowiedniej matrycy, która będzie idealnie przydatna dla każdego. Oczywiście są Pewne obligatoryjne elementy, które powinny się w niej znaleźć, czyli na przykład opis niezgodności, właśnie źródło pozyskania informacji, data zgłoszenia niezgodności, osoba podejmująca decyzję o niezgodności, opis działań korekcyjnych, korygujących, może również zapobiegawczych, czyli tych prewencyjnych, również status tych działań, czyli mamy pewne elementy, natomiast warto przemyśleć, co dla naszej organizacji jeszcze może być wartościowe w takim kapaplanie i to wdrożyć. Bardzo ważne jest, aby w procesie nadzoru nad niezgodnościami również cyklicznie podsumowywać statusy. Bardzo ważne jest, aby dbać o to, aby kolejne niezgodności wpływające do naszego systemu nadzoru nad niezgodnościami były... Statusowo również zakończone, aby nagle nie nawarstwiło nam się zbyt dużo tych niezgodności, aby nagle nie okazało się, że my mamy bardzo dużo różnych niezgodności, które nie są zamykane. Dlatego tak ważny jest cykliczny przegląd tego procesu oraz analiza tego, dlaczego przykładowo dana niezgodność po zaplanowanym terminie nadal nie jest zamknięta. Równie ważne jest to, równie ważne jest to aby potwierdzać, czy Przyjęte działania zapobiegawcze są odpowiednio skuteczne. Czy dane działanie korygujące skutecznie wyeliminowało nam źródło powstania niezgodności? Niestety, niestety, ale jest to często element zaniedbywany, czyli my wdrażamy tylko działania, które nam powodują korekcję niezgodności, ale zapominamy o działach, działaniach korygujących czyli tych, które eliminują nam przyczynę, źródło powstania, a tak naprawdę to jest celem procesu nadzoru nad niezgodnościami, żeby nie tylko nadzorować ich statusy, nie tylko zapobiegać ich niewłaściwemu użyciu, ale też wdrażać takie działania, które pozwolą nam wdrożyć to, aby ta niezgodność w przyszłości już nigdy nam nie wystąpiła. Również warto, aby przyjąć sobie wskaźnik tego procesu. Takim doskonałym wskaźnikiem procesu nadzoru nad niezgodnościami może być właśnie średni czas, eliminowania niezgodności. Średni czas wdrażania działań korygujących, czyli tych działań właśnie które zapobiegają nam kolejnemu powstawaniu niezgodności. Dlatego według mnie Standard procedura, choć nie wymagana przez normę ISO 9001, jest bardzo kluczowym elementem procesu nadzoru nad niezgodnościami. Jeżeli mamy ten proces usystematyzowany, jeżeli mamy ten proces ustandaryzowany, mamy przyjęte konkretne kryteria. Jeżeli mamy przyjęte narzędzia, które pozwalają nam te niezgodności nadzorować, badać ich statusy, badać terminy realizacji, taki proces może dać nam dużą wartość, o której mówiłem na początku tego wideo, czyli tak naprawdę przeradać nam niezgodności na szansę do doskonalenia poszczególnych procesów. Mam nadzieję, że przekonałem Cię do tego, że proces nadzoru nad niezgodnościami warto udokumentować w formie standardu i warto przyjrzeć się temu procesowi, czy jest on w naszej organizacji na pewno skuteczny. Warto go badać również pod względem wskaźnika mierzalnego, tak aby wiedzieć, jaki jest stan faktyczny i opierać się na faktach w tym procesie. Jeszcze raz. Zachęcam Cię do subskrybowania naszego kanału, do łapki w górę pod tym wideo, jeżeli temat Cię zainteresował. No i oczywiście zapraszam Cię do kolejnych naszych wideo, w których poruszamy tematy związane z jakością, procesami oraz normami ISO.